Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Znasz zasady selektywnej zbiórki odpadów? To naprawdę jest proste. Do żółtego pojemnika lub worka trafiają opakowania z metalu i tworzyw sztucznych, a także kartony po napojach. W zielonym powinny znaleźć się tylko szklane butelki i słoiki. Niebieski to miejsce na odpady z papieru i tektury. Natomiast odpady bio wrzuć do brązowego pojemnika lub worka. Pamiętaj, recykling zaczyna się w Twoim domu. Segregacja odpadów jest naprawdę ważna i ma sens. Dzięki temu z odpadów powstaną nowe, przydatne produkty. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji odpadów? Zajrzyj na www.mzgk.com.pl. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Października, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. W tym roku Dolnośląski Festiwal Nauki zawitał do Bolesławca w kilku formach. Jedną z nich było wydarzenie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Centrum Wiedzy, którego głównym elementem był planetobus z Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza popularno-naukowa organizowana bez przerwy od 1998 roku. Jej edycja stacjonarna odbywa się we wrześniu, a właśnie w październiku odbywają się sesje wyjazdowe w 11 miastach w regionie, a w tym w Bolesławcu. Festiwal organizowany jest przez wyższe uczelnie Wrocławia, Instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. W ramach tej imprezy postanowiliśmy zorganizować busa, ale nie byle jakiego busa, bo jest to planetobus, czyli mobilne planetarium, gdzie dzieci ze szkół podstawowych mogą dosięgnąć gwiazd. Nie tylko gwiazd, także planety i inne obiekty w kosmosie.
W tym roku Bolsajskie Centrum Wiedzy zorganizowało w ramach festiwalu wydarzenie zatytułowane W Układzie Słonecznym wiruje Ziemia, czyli jak Kopernik wywrócił świat nauki do góry nogami. Jest to projekt Nauka dla Ciebie, współfinansowany przez Centrum Nauki Kopernik razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jesteśmy tutaj z naszym mobilnym planetarium, z planetobusem i podróżujemy z dziećmi w kosmosie. Poszczególne grupy sukcesywnie wchodziły do namiotu, który był małym planetarium, ale wcześniej trzeba było dowiedzieć się nieco o tym, co w nim każdego czeka. W środku jest ciemno i ciemno ma pozostać, więc jeżeli macie świecące telefony, zegarki, coś tam, chowacie głęboko do kieszeni, ok? Dwa. Nie rozmawiacie ze sobą w środku, ponieważ w kopule bardzo dobrze słychać dźwięk, wszystko się odbija i wszystkie wasze tajemnice poznamy. Natomiast jeżeli chcecie zadać pytanie, co jest bardzo mile widziane, to po prostu nie podnoście ręki, tylko pytajcie. Ci, którzy mieli okazję wejść do planetarnego namiotu, znaleźli się w świecie gwiazd i planet, który bardzo realistycznie przedstawiał to, jak wygląda kosmos. Niestety, to, co może zobaczyć w nim ludzkie oko, nie bardzo potrafi zarejestrować kamera. Trzeba więc opowiedzieć, co faktycznie można było w nim zobaczyć. Na samym początku pokazu wyświetlamy na naszym niebie gwiazdozbiory i widzimy to, co jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, bez jakiegoś dodatkowego sprzętu i zagłębiamy się w tą wiedzę. Jesteśmy w stanie też zobaczyć rzeczy, które byśmy zobaczyli przy użyciu teleskopu czy lornetki. Następnie wylatujemy poza Układ Słoneczny i oglądamy planety, jesteśmy w stanie dolecieć na konkretną planetę, obejrzeć ją z każdej strony, a następnie wylatujemy poza Drogę Mleczną, więc możemy oglądać widok, który jest piękny, jednak jeszcze nikt z nas tam nie dotarł. Jest to wyobrażenie naukowców i zbiór zdjęć czy jakichś wyobrażeń, które już żeśmy widzieli. W edukacji to właśnie bezpośrednie doświadczenie tego, co jest przedmiotem teoretycznej wiedzy, ma wielkie znaczenie. Uczniowie, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, mogli więc sporo zyskać dla swoich wyobrażeń o kosmosie. Co zobaczyliście? Gwiazdy, gwiazdozbiory, planety, galaktyki. Drogę Mleczną. Moim zdaniem bardzo było fajnie i mogłam się czegoś dowiedzieć więcej o czym, ale w sumie już i tak wcześniej się interesowałam. Zobaczyliśmy kosmos. Bardzo dużą część kosmosu. Zobaczyliśmy to, co będzie właśnie na niebie, różne gwiazdy, gwiazdozbiory. Zwiedziliśmy planety. Zobaczyliśmy, jak wyglądają mniej więcej. W takim pokazie można zobaczyć więcej niż wychodząc wieczorem i patrząc w niebo? Tak, na pewno. No bo jednak nie możemy się cofnąć, nie można się cofnąć w czasie i obrócić planet, prawda, żeby zobaczyć inne gwiazdozbiory. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dlatego chcieliśmy, żeby wszystkie szkoły mogły wziąć w tym udział. Dlatego każdy dyrektor ze szkół podstawowych wytypował po dwie klasy i tak praktycznie wszystkie szkoły, zarówno te miejskie, jak i niepubliczne, mogły wziąć w tym udział. I pewnie nikt nie żałował tego, że mógł tak namacalnie przybliżyć się do tego wszystkiego, co tylko nie zawsze można zobaczyć na nocnym niebie, albo jest na tyle odległo od Ziemi, że nie można tego zobaczyć bez specjalnej aparatury. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Na terenie gminy Bolesławiec kobieta, która była w lesie, znalazła niewybuch. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kruszynie byli na miejscu, aby nikt postronny nie zbliżył się do znaleziska. Patrol saperski zabezpieczył następnie niebezpieczny przedmiot. Marsz Równości przeszedł w niedzielę ulicami Bolesławca. Jak informuje portal istotne.pl, to pierwsze tego typu wydarzenie w mieście dla osób LGBT. Wśród gości był poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. Według organizatora wydarzenia, którym było Stowarzyszenie Bolesławiec EU, w marszu udział wzięło ponad 250 osób. Po przejściu ulicami miasta uczestnicy marszu spotkali się na pikniku pod wiaduktem.
środę 25 października odbędzie się sesja Rady Miasta Bolesławca. Wśród projektów uchwał, które są na nią przygotowane, znalazły się dwie uchwały dotyczące zmian w lokalnych podatkach na przyszły rok. Dotyczą one wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych. Ruszyła pierwsza kampania Już Jesteś, promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce. Jej twórcą jest Fundacja Edukacja z Wartościami. Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze, edycja 2023. Jednym z laureatów konkursu Lodołamacze 2023 został Paweł Parus, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Otrzymał on lodołamacza specjalnego za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. 25 października w Krzyżowej koło Świdnicy odbędzie się 8. Dolnośląski Kongres Obywatelski. W spotkaniu weźmie udział kilkaset przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, a także samorządów i biznesu. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest 25-lecie Dolnego Śląska. W trzeciej już rundzie rozgrywek Dolnośląskiej pierwszej ligi siatkówki mężczyzn BTS Elektros wygrał na własnym boisku z Adrenaliną Sobótka 3-0. Po trzech meczach bolesławianie zajmują trzecie miejsce w tabeli tych rozgrywek. To była już trzecia kolejka spotkań w sezonie 2023-2024 Dolnośląskiej pierwszej ligi siatkówki mężczyzn. BTS Elektros rozpoczął go od przegranej w pięciu setach na własnym boisku z KKS-em Jelenia Góra, który jest obecnie liderem rozgrywek. Bolesławianie drugi mecz rozegrali na wyjeździe w Ziębicach i pokonali tamtejszego Faraona 3-1. Trzecią kolejkę spotkań BTS zagrał znowu przed własną publicznością, podejmując Adrenalinę Sobótka. Kibice mogli być zadowoleni, ponieważ mecz, choć bez większej historii, zakończył się gładkim zwycięstwem gospodarzy 3-0. Bolesławianie górowali nad przeciwnikiem we wszystkich elementach gry, a w setach uzyskali przewagi, w dwóch pierwszych setach do 19, a w trzecim do 18. Takie rezultaty trzeciej kolejki uplasowały BTS Elektros na trzecim miejscu w tabeli rozgrywek, która liczy 9 drużyn. Jej liderem jest KKS Jelenia Góra, który ma 8 punktów. Tygrysy Strzelin na drugim miejscu mają 7 punktów i tyle samo mają bolesławianie. Ustępują wiceliderowi tylko jednym przegranym setem więcej. Za tydzień rozegrany zostanie czwarta kolejka spotkań. Bolesławianie zagrają na wyjeździe w Brzegu Dolnym, gdzie podejmować ich będzie SPS Modeko. Boleseccy siatkarze powrócą na własne boisko za 2 tygodnie i wtedy ich rywalem będzie MUKS Ziemi Milickiej Milicz, czyli drużyna, która obecnie plasuje się na 4. miejscu rozgrywkowej tabeli. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 9 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 14. Wilgotność powietrza w granicach 90%. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym wieczorem zacznie padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne powoli będzie spadać. W południe wyniesie 1006 hektopaskali. Wiatr słaby do 7 km na godzinę. Wiał będzie ze zmieniających się kierunków.
Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki, wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Podo Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki, wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki, wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania.